Podcast po krakowsku, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Krakowie, ale boicie się zapytać. Głównym bohaterem tej opowieści będzie Andrzej Zaucha, jeden z najwybitniejszych wokalistów w historii polskiej muzyki rozrywkowej, genialny samouk, zecer z wykształcenia. Ale nie chcę, by ta narracja spowita została tanią sensacją związaną z tragiczną śmiercią Zauchy. Takich materiałów odnajdziecie mnóstwo. Chcę się skupić na człowieku, artyście, byśmy spróbowali poznać tę postać od takiej zwyczajnej ludzkiej strony, podglądnąć takiego Andrzeja Zauchę, jakim stawał się schodząc ze sceny, gdy już gasły światła. Moje zaproszenie przyjęli jego koledzy, przyjaciele, Andrzej Sigorowski, pieśniarz i poeta. On miał gołębie serce, łatwo się dosyć sugerował, albo też dawał się omamić, czy też oczarować różnym krętaczom. Krzysztof Jasiński, dyrektor Teatru Stu w Krakowie. Niezwykły artysta, w sensie wspaniały rzemieślnik. Tam nie było mowy, żeby przed spektaklem ktoś z nim gadał o duperelach jakieś. On był skupiony. Oraz Janusz Grzywacz, kompozytor tak piosenek, które Zaucha często śpiewał, jak i musicalu Pan Twardowski w Teatrze Stu, w którym zagrał rolę tytułową. Andrzej fajnie jeździł takim kalatówkowym stylem, czyli tak szybciutko kręcił dupcią, bo on niziutki, więc tak mu szu, krótkie nartki. I to od Pana Twardowskiego rozpoczniemy tę opowieść. Na ten musical, który swoją premierę miał w lutym 1990 roku, na Zauchę na teatralnej scenie, publiczność waliła drzwiami i oknami. Jak wyglądała jego garderoba w teatrze? Czy był smakoszem, czy dobrze gotował? I czy był dobrym kompanem w milczeniu? Zapraszam. Przy mikrofonie Michał Łanuszka. Podcast po krakowsku. Andrzej Zaucha. Nad łysicą wiatrem hula, hula, hula. Czarownicem krona miotła, opowiada Krzysztof Jasiński. Włodek Jasiński napisał libretto do Pana Twardowskiego, a Janusz Grzywacz, który w ogóle zaczynał swoją karierę jako adept studia aktorskiego jeszcze na ulicy Brackiej w Teatrze Stu, to też taki nasz brat łata, zgłosił się od razu, że on napisze muzykę. No i się porobiło. Jak była muzyka, to w tym kręgu mówimy, rozmawiamy, cholera, teraz trzeba znaleźć tego Pana Twardowskiego, bo bez tego Pana Twardowskiego to się w ogóle tego nie... No to jak gwoźdź do zupy u cygana musi być jakiś po prostu... No, i tak, Andrzej, no wymyśl coś, pomóż nam, ty znasz tych wokalistów różnych tam, który by to mógł... No on tak myślał, chwileczkę mówi, wiecie, no ciężko jest kogoś wymyślić tutaj, ale gdybyście pomyśleli o mnie... No to ja to biorę wtedy. No więc można powiedzieć, że Zaucha sam się obsadził w tej roli. To było coś, jak ja przyszedłem następnego dnia na zajęcia z tymi adeptami studia aktorskiego, to było przecież kilkanaście osób. Ja mówię, słuchajcie, mamy Pana Twardowskiego, Andrzej Zaucha. No to jest, kto leci po butelkę? Nad łysicą wiatrem hula, król czarodziej. No i chyba go Jasiński jakoś rozruszał. Poza tym posłuchał pierwszych propozycji piosenek. Janusz Grzywacz. I zobaczył, że to nie będzie jakieś takie pimtu-srimtu dla dzieci, tylko poważna muza, fajne zadania, dużo dobrego śpiewania, że rzecz jest w ogóle dość uniwersalna. Tam młodzież przychodziła i rodzice z dziećmi, i sami rodzice drugi raz. No, fantastyczną mieliśmy publiczność przez te prawie 200 spektakli. No dał się nam mówić Andrzej. Początki były trudne oczywiście, bo no nie będę się wygłupiał przecież na tej scenie. Ale nic się nie musisz wygłupiać. Jasiński mówi, tylko masz na rowerze przejechać z jednej strony widowni na drugą. Tylko tyle. Nie musisz nic grać. Problem był taki z nim, że sceniczny, że światła są głównie z góry tam, no bo ten teatrzyk jest maleńki. A Andrzej też niewysoki, a jeszcze miał skłonność do właśnie patrzenia się w podłogę. W związku z tym śpiewał wszystko, że tak powiem, do własnych butów. I żeby mu unieść głowę, to trzeba było naprawdę prób wiele.
pokazywać mu punkty, w które się ma patrzeć, żeby zadarł głowę do góry, bo on naturalnie w sposób taki bluesowy, że się przygina po prostu do mikrofonu. Mikrofon ma na dole, no więc głowę też ma spuszczoną. Miał wtedy, pamiętam, mikroport taki Shure tutaj zawieszony, wielki. Nie było jeszcze mikroportów tych takich miniaturowych, przyklejanych gdzieś, tylko na sznurku, jak krzyżyk, tak z tyłu miał jakąś rozgłośnię do paska przypiętą. No i tak śpiewał. Człek z bujecką ma naturę i z rozwoju musi żyć, mimo że wciąż... Musical Pan Twardowski z Andrzejem Zauchą w roli tytułowej oparty został oczywiście na kanwie legendy o mistrzu Janie Twardowskim, bogatym krakowskim szlachcicu o wielkim ego i jeszcze większej ambicji, który pragnąc zgłębić całą wiedzę ludzkości i, co ważniejsze, posiąść alchemiczną umiejętność wytwarzania złota, zaprzedał duszę diabłu. On tam sobie w tym cyrografie wynegocjował, że diabeł tę duszę może mu zabrać jedynie w Rzymie, co miało być dość bezpiecznym zapisem, bo Twardowski do Rzymu się nie wybierał. No ale raz zatrzymał się w karczmie, która nazywała się Rzym, no i ten fakt diabeł wykorzystał. Legenda jest znana, więc skupmy się na faktach. Czy Twardowski istniał naprawdę? Są w Krakowie skałki Twardowskiego, rezerwat leśno-parkowy, cudowne miejsce do spacerowania w okolicy Zalew Zakrzówek i jest tam jaskinia, zwana Jaskinią Twardowskiego. Wejście do niej znajduje się nieopodal jednostki wojskowej przy ulicy Tynieckiej. Ta jaskinia jest cały czas badana, odkryto już ponad 500 metrów podziemnych korytarzy i pewnie jeszcze wiele jest tam do odkrycia. No ale czy to mogła być ukryta pracownia alchemiczna? Raczej nie. Ale na Krzemionkach, przy Rynku Podgórskim, dokładnie tam, gdzie dzisiaj znajduje się kościół świętego Józefa, była taka dziwna jaskinia ze śladami prawdopodobnie po eksperymentach chemicznych. Jakichś niewielkich eksplozjach, dymach, etc. Być może to właśnie tam zgłębiał swoją wiedzę mistrz Twardowski. Z tym pytaniem musimy pozostać, bo gdy budowano kościół, to te jaskinie zasypano. Szkoda. Wracamy do Andrzeja Zauchy. W musicalu Pan Twardowski on nie tylko śpiewał, też grał na saksofonie, jeździł na rowerze, no działo się. Jak wyglądała jego garderoba? Opowiada Krzysztof Jasiński, reżyser. Najważniejsze miejsce to nie było dla niego, tylko dla saksofonu, bo garderoba nie była za duża. Jego podstawowymi rekwizytami, które miał do grania, to był rower, na którym jeździł, a on jako sportowiec o prowincji, co prawda nie kołowej, tylko wodnej, prawda? No ale sportowiec, więc wiedział, jak się szanuje rower oparty tam specjalnie, prawda? Ponieważ no, jak się jeździ na widowni, wśród widzów, na rowerze prawie że akrobatycznie, prawie że. Teraz też mamy spektakl z rowerem, więc wiemy, zawsze wspominam, że słuchaj, popatrz, jak Zaucha jeździł, prawda? Jak sobie dawał radę. Więc miał pompkę. Prawda? Więc musiała być pompka, żeby zawsze dopompować, bo nie, broń Panie Boże, nie, żeby tego ktoś nie przypilnował. Musi być odpowiednia odpowiednie ciśnienie w oponach. Pompa manometrem była. No nie, to on już wiedział, jak on to mierzył. W każdym razie była różnica między przednim kołem a tylnym kołem dla wykonywania tego, co on tam potrzebował. No i saksofon. A najtrudniej było z tymi, jak się nazywa w saksofonie to drewienko, w środku ten ustnik, taki, ale w ustniku wkłada się stroik. O. Stroik, więc to była osobna, zamknięta, jakby dzisiaj powiedzieliśmy szkatułka na stroiki. No bo to stroik, wtedy to nie tak, że poszło się do sklepu i poproszę stroik, nie. To albo w komisach, albo w sklepach muzycznych na zamówienie, nadal jeszcze odpowiedni stroik. To była też cenna sprawa i no i to się wkłada do ust bezpośrednio, więc te stroiki to była jego tam... No i właśnie też ten pierwszy mikroport, to była kolejna, może trzecia. Dzisiaj powiedzieliśmy, jak to przypominał jak jeden z pierwszych telefonów takich też, ten mikroport, który mówi się na szyi. Kochany człowiek, niezwykły artysta, w sensie wspaniały rzemieślnik. Tam nie było mowy, żeby przed spektaklem ktoś z nim gadał o duperelach jakichś. Tam nie był skupiony. Tego się też uczył u nas w teatrze, bo tutaj takie panują zwyczaje, czy takie obowiązki. Niezwykle tego przestrzegał. Zresztą kochał grać. Mieliśmy jeszcze dalsze plany, które się nie mogły już nam... powieść, prawda? Był jednym z takich najsilniejszych w pewnym momencie, w tamtym czasie, takich filarów rodziny Stu. Taki mocny członek tej mafii.
A kiedy gasły sceniczne światła, milkły owacje, zazwyczaj owacje na stojąco po panu Twardowskim, Andrzej Zaucha schodził ze sceny, przebierał się w garderobie i to był czas dla niego, jego przyjaciół, czas na relaks, zabawę, rozmowy, śmiechy, opowiada Andrzej Sikorowski. Był to człowiek, który lubił biesiadować, lubił dobrze jeść, ale to równocześnie nie był ktoś bardzo wybredny, czyli ktoś, kto grymasił. Jeżeli było w trasie tak, że trzeba było zjeść w podłym miejscu, to robił. Natomiast równocześnie lubił kucharzyć. Zresztą on miał przecież, powiedzmy sobie, Andrzej miał aparycję takiego włoskiego kucharza z filmu, prawda? Nieduży, łysiejący brunecik, taki, że tak powiem, w sobie. Andrzej robił rewelacyjną pizzę. Rewelacyjną. Ta jego pizza była legendarna i parę razy miałem okazję, mimo że ja nie jestem wielkim fanem pizzy, miałem parę razy okazję kosztować tych jego wyrobów. Ona przede wszystkim była taką, powiedzmy sobie, pizzą książkową, czyli cieniuteńkie ciasto i na nim różne ingrediencje potrzebne. Robił to błyskawicznie, bo kilka razy w domu u niego to robił. Po prostu wychodził do kuchni, po chwili pojawiał się z gotowym daniem. Jakie były składniki? Wiesz, musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy. No, Andrzej, znajomość z Andrzejem przypadła na koniec lat 80. Powiedzmy sobie, początek jakiegoś takiego przytulania się do wielkiego świata, naszego kraju. I być może, że te składniki pizzy, które wtedy unosiły mnie w powietrze, one dzisiaj nie zrobiłyby żadnego wrażenia na nikim, bo przecież byliśmy skazani na takie, a nie inne możliwości zakupów, takich, a nie innych warzyw, takiej, a nie innej wędliny i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to, co wtedy sprawiało nam niebiańską rozkosz, dzisiaj być może by zostało uznane za zupełnie zwyczajną pizzę, prawda? No bo jak się idzie dziś do pizzerii, to jest lista 30 różnych gatunków, prawda? Ale z tego, co sobie przypominam, to było tam salami, była chyba papryka, za którą ja zresztą nie przepadam, ale jakoś umiałem się z nią pogodzić. Były sery, te, które były dostępne. A poza tym to był dom Andrzeja, to było towarzystwo, które się kochało, no po prostu. Więc ta pizza Andrzeja po prostu wiązała się z nim, z towarzystwem, z czasem, z młodością i no, Bóg wie jeszcze czym. Stoję pod budką, pora brzydka. Są takie rytuały, kulinarne rytuały związane z jedzeniem jakichś ukochanych potraw, które są na przykład, nie wiem, przygotowane właśnie w tej i tylko w tej knajpie. Czy miewaliście coś takiego peregrynując z Andrzejem, czy to po Krakowie, spacerując, czy to jeżdżąc gdzieś w trasy na koncerty, że o, tu w tej knajpie jest jakaś potrawa, musimy tam wejść i musimy to zjeść. Są takie miejsca i ludzie trasy, czyli ludzie, którzy żyją cały czas w podróży, są do takich miejsc przyzwyczajeni i jakby te miejsca ciągle próbują powielać, mimo że one, niektóre z nich znikają zupełnie. Ja pamiętam, że Andrzej mnie zaprowadził, 80. to był 8. rok, zaprowadził mnie w Toruniu do restauracji, która do dzisiaj istnieje. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. I w tej restauracji podawano rosół z makaronem, ale wyglądało to tak, że przynoszono głęboki talerz wypełniony makaronem, na tym leżały kurze żołądki i to dopiero zalewano rosołem. I Andrzej to odkrył wcześniej ode mnie, bo gdzieś tam w tym Toruniu był. I mówi, koniecznie musimy to spróbować. I powiem szczerze, że ja po wielu latach, myślę, że po jakichś 20, czyli już wiele lat po śmierci Andrzeja, jeszcze swoich kolegów tam prowadziłem na te właśnie żołądki. Podcast po krakowsku. Zaprasza Michał Łanuszka. A można powiedzieć o Andrzeju Zausze, że był, jak kurczę, każdy z nas chyba mniej lub bardziej samochodziarzem? Był, chociaż no niestety źle trafił, że tak powiem, bo jego kariera przypadła jednak na okres małego, dużego Fiata albo samochodu kupionego gdzieś na placu od handlarza i Andrzej pod tym względem źle trafiał, bo on miał gołębie serce, łatwo się dosyć sugerował albo też dawał się
nie chcę powiedzieć omamić, czy też oczarować różnym krętaczom i kupował auta zachodnie nawet, ale one były zawsze albo jakieś uszkodzone, albo felerne, albo ten ostatni samochód, który niestety miałem tę fatalną powinność, że z parkingu, na którym Andrzej zginął, ja ten samochód odprowadzałem do jego domu. To był jakiś taki Mercedes beczka, czy coś takiego. Dzisiaj gdyby ktoś miał nową beczkę, to miałby fantastyczne auto, bo to były auta nie do zajechania, ale korzystał z tego, co było na rynku. No, nie stać nas było na to, żeby pojechać za granicę i kupić nowe auto, bo to było ze względów dewizowych było poza naszym zasięgiem. No, trzeba pamiętać, że myśmy wtedy cały czas zarabiali pieniądze, których wysokość wyznaczał nam minister kultury przy pomocy jakiejś kategorii, prawda? Kategoria B czy kategoria A. I bez względu na to, jakim się było znanym artystą, można było wziąć 450 czy 700 zł za koncert, co powodowało, że jeżeli nawet się grało codziennie, to zarabiało się pieniądze przyzwoite, ale to nie były pieniądze, które się pozwalały budować, kupować auto, więc wszelkie pasje automobilowe trzeba było sobie troszeczkę schować do kieszeni. Dzisiaj by pewnie jeździł jakimś wypasionym bardzo samochodem. On lubił w ogóle zmieniać te samochody i był zresztą, wydaje mi się, dobrym kierowcą, bo wiele razy z nim jechałem, bardzo ostrożnym. Zero brawury i tutaj nie roznosił go temperament. Bardzo był taki pokorny wobec tego, co się dzieje na drodze i wobec tego, co ma pod pedałem gazu. Jakich sytuacji z milicją wówczas nie było, nie kojarzysz? Nie, chyba nie. Ten Mercedes Andrzeja Zauchy, o którym wspomniał Andrzej Sikorowski, to był model W123, zwany potocznie beczką. Diesel 240D, 72 konie mechaniczne, numer rejestracyjny KKS 2800, kolor żółty. Podobnym modelem, tylko w kolorze czerwonym, podróżował wówczas Janusz Grzywacz. Wracaliśmy z festiwalu teatralnego w Zamościu i jechaliśmy tymi dwoma Mercedesami. I Andrzej mówi, to jedź za mną, bo staniemy tam po drodze takie fajne placki ziemniaczane z gulaszem. No to tak patrzę, który to jego, on miał taki kremowy kolor, ja miałem czerwony. Jadę za Andrzejem, ale patrzę, nie ma w tym aucie nikogo. W tym Mercedesie. Sam Mercedes jedzie. No bo on się tak, nie dość, że był niziutki, to jeszcze tak się ten fotel jakoś rozłożył, że nie było widać głowy po prostu znad zagłówka. I naprawdę było śmieszne wrażenie, jakby Mercedes jechał bez kierowcy, autonomicznie. No niestety te dwa Mercedesy były świadkami naszego ostatniego spotkania przed jego śmiercią, tak no. Podcast po krakowsku. Andrzej Zaucha. A może jeszcze o sport podpytam. Chodziliście razem, nie wiem, na mecze? No bo Andrzej Zaucha, sportowiec w duchu, wiadomo, wioślarstwo. Andrzej, jak zostawił wioślarstwo, czyli tę pasję gdzieś z młodości, on o tym nigdy nie opowiadał. Ja się później dowiedziałem od znajomego, którego spotkałem na przystani akademickiej, wioślarskiej przy Moście Dębnickim. I ten facet Andrzeja pamiętał jako młodego chłopaka trenującego i mówił, że Andrzej świetnie rokował, że on się świetnie zapowiadał, że to było, nawet była kwestia tego, że się załapie do kadry na którąś z olimpiad, chyba chodziło o Tokio. W każdym razie Andrzej chyba miał dobre warunki do tego, żeby być kajakarzem, bo był nieduży, więc się w tej łódce świetnie mieścił. Bardzo rozwinięta góra, czyli ta obręcz barkowa i tak dalej, silny taki był. Myśmy na niego przecież z Krzyśkiem Piaseckim, on miał u nas ksywę Niedźwiadek. Mówiliśmy na niego Niedźwiadek, bo on był taki niedźwiadkowaty. Jak on rozstał się z tym sportem, który uprawiał wyczynowo, to nie mogę powiedzieć, że był kibicem. To znaczy przyjmował do wiadomości, że tam drużyna jakaś krakowska wygrała bądź przegrała, ale to nie był facet, który tak jak ja włączał w zasadzie wyłącznie kanały sportowe, który śledził przebieg rozgrywek ligowych. Nie, on tutaj pod tym względem on się ze sportem jakby rozstał. Jeździł na nartach, czego ja mu zazdrościłem, bo ja nigdy nie jeździłem na nartach. I nie, pamiętam, pojechaliśmy kiedyś do Bukowiny Tatrzańskiej
moja małżonka, moja córka, one obie jeżdżą. No i Andrzej był wtedy i pamiętam, że on tam na stoku nawet, takie jak potrafię to ocenić, to sobie dobrze na tych nartach radził. I miał taką grupę znajomych, że zimą jeździli gdzieś sobie właśnie, żeby się poślizgać. Obrazek z Bukowiny. Jeździliśmy tam na nartach. To byli przyjaciele Andrzeja, Chowańcowie w Bukowinie i dzięki jego koneksjom cała grupa znajomych też jeździła. My z Emilką tam jeździliśmy też w zimie, no, na jakieś tam narty, jak się dało. Jakieś płyty Andrzej przywoził, ciuchy tym Chowańcom. Bardzo mili ludzie. A jak był stan wojenny, to żeby się dostać do Bukowiny, musiała nam szefowa stowarzyszenia jazzowego, którego akurat przez pomyłkę nie zamknięto w stanie wojennym, tylko nie zaplombowali nam agencji, musiała załatwić nam zaświadczenie, że mamy gruźlicę. Tak. I na rogatkach na Zakopiance w Borku był szlaban i podjechały trzy maluchy z nartami, każdy z sznurkami przywiązanymi i 9 czy 10 gruźlików jedzie do Zakopanego. No leczyć płuca. No bardzo śmieszne, między innymi Zaucha właśnie. Andrzej fajnie jeździł takim kalatówkowym stylem, czyli tak szybciutko kręcił dupcią, bo on niziutki, więc tak mu szu, krótkie nartki. Bardzo ładnie mu szły te narty. Gośćmi tego podcastu poświęconego postaci Andrzeja Zauchy są Janusz Grzywacz, Andrzej Sikorowski i Krzysztof Jasiński. On był po prostu ciekawy. On był ciekawy świata, ciekawy innych ludzi, więc on nie zagadywał, że teraz wszyscy mnie słuchajcie, ja tu jestem w towarzystwie najważniejszy, tylko odwrotnie. Bądźcie wszyscy najważniejsi, bo ja jestem ciekaw, co macie do powiedzenia. Niezwykle wrażliwy, kochany człowiek, troszkę wampiryczny, prawda, w tym znaczeniu, że właśnie energię czerpa, jako wyszedł na scenę, a nawet niekoniecznie w sobie wiekiem takim towarzystwie zamkniętym, no to on czerpał energię z tego wszystkiego, co jest dookoła, oczywiście najwięcej z muzyki. Nie można powiedzieć, że on był introwertykiem, takim już na oko, prawda, że tutaj, że trzeba będzie z niego wyciągać. W wąskim gronie nie trzeba było nic wyciągać. Ale w takim szerszym kontekście całkowicie wycofany. Jak sobie tak przypominam, ale myśmy częściej jednak byli w węższym gronie. Ale nigdy nie brylował, nigdy nie był na pierwszym planie, nigdy się chętnie przyłączał. C'est la vie, cały twój Paryż z boczówek i mój. C'est la vie. Posiadał na przykład cechę, której ja mu zawsze zazdrościłem. Polegała ona na tym, że on umiał wymigiwać się od różnych propozycji, a takie propozycje ludziom popularnym, ze znanymi twarzami, takie propozycje się zdarzają w sytuacjach, powiedzmy sobie, alkoholowych. Czyli, panie Andrzejku, ze mną się pan nie napije i tak dalej. Andrzej, nie obrażając nikogo, nie napijał się. To jest wielka sztuka. On to robił jakoś tak, że umiał tego zapraszającego wymanewrować tak, by on się nie obraził, prawda? Żeby nie uznał, że bufon, prawda, bo znana postać. A równocześnie zachować swój patent na to, żeby się nie napijać, no bo tacy ludzie, jak powiedzmy sobie znani i kojarzeni z alkoholem, jak dzisiaj Andrzej Grabowski z Kiepskim, prawda? Tacy ludzie są oblegani przez tych, którzy uważają, że oni są tacy w życiu, jacy na ekranie. W związku z tym, no jak to się nie napije? No napije się, zapraszam go. W tym był absolutnym mistrzem. Ale do jakich patentów używał? Jak on to robił? Jakoś to obchodził. Na przykład, że ma na zajutrz bardzo wcześnie rano jakiś na przykład wywiad, albo że nie może, bo tam albo się z kim umówił właśnie i bardzo przeprasza, albo że ktoś siedzący właśnie przy barze w tym lokalu przed chwilą zaproponował mu to samo i nie może tego kogoś zawieść, więc używał bardzo różnych wybiegów, ale robił to w taki ciepły sposób przede wszystkim, bo w ogóle był człowiekiem ciepłym. On miał jeszcze, to kiedyś ładnie to powiedział Grzesio Turnał, określił, że jak z kimś się umie milczeć,
to jest jakby wyższy stopień znajomości albo przyjaźni. I ja osiągnąłem właśnie taki z Andrzejem. Myśmy wracali na przykład z jakiejś trasy, znaczy on przyjeżdżał, ja przyjeżdżałem. Mieliśmy kilka dni w Krakowie wolnych i spotykaliśmy się popołudniową czy wieczorową taką bardziej porą i chodziliśmy do różnych miejsc w Krakowie, no po to, żeby się napić, żeby wypić piwo, czy żeby się napić wódki. Ale myśmy podczas tych spotkań potrafili ze sobą nie rozmawiać. Siedzieliśmy sobie i coś tam sączyli, obserwowali otoczenie, może tam komentowali. Wydawało mi się właśnie, że jak z kimś się umie milczeć, to ten ktoś jest bliższy, prawda? Że się tej znajomości, żeby nie powiedzieć przyjaźni, bo ja jestem ostrożny używając słowa przyjaźń, że się tego nie topi w słowach zupełnie niepotrzebnie. I Andrzej taką umiejętność posiadał. Moimi gośćmi byli Andrzej Sikorowski, Janusz Grzywacz i Krzysztof Jasiński. Sporo w tym odcinku podcastu Po Krakowsku z Andrzejem Zauchą w roli głównej było opowieści związanych z Teatrem Stu. Polecam także dwa inne odcinki związane z tym niezwykłym artystycznie miejscem, o studiu nagrań i o szalonej lokomotywie. Te oraz inne podcasty znajdziecie na mojej stronie lanuszka.com, na Spotify oraz na moim kanale w serwisie YouTube. Do usłyszenia. Podcast Po Krakowsku Michała Łanuszki zrealizowano ze środków pochodzących ze stypendium twórczego miasta Krakowa.